Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się w jaki sposób uzyskać efekt teleportacji do danego miejsca do dowolnego dosłownie miejsca na mapie gry, to właśnie ten filmik jest dla ciebie. Modyfikacja, która pozwala nam po pierwsze używać swobodnej kamery właśnie takiej jak ta, która pozwala nam odkleić się od oczu Geralta, raczej od jego pleców i dowolnie eksplorować świat, który znajduje się właśnie dookoła nas. W dodatku umożliwia takie rzeczy jak na przykład teleportację do właśnie punktu tego, w którym jest dana swobodna kamera, czyli zwyczajnie tam gdzie przeteleportujemy się wolną kamerą. Dodatkowo Posiada ona również taką funkcję jak teleportacja do pineski, którą sobie ustalimy na mapie. Także jest to dosyć przydatne podczas jakiegoś swobodnego rozglądania się po świecie, podczas testowania modów, czy w ogóle podczas, nie wiem, zwyczajnego bawienia się tą grą. Jeżeli zaopatrzymy się już w wszystkie te modyfikacje, które są oczywiście w linkach podanych w opisie, będziemy mieli do dyspozycji następujące skróty klawiszowe. Pod klawiszem F2 znajduje się swobodna kamera, którą właśnie możecie latać dookoła Geralta. Sterowanie to jest w zwykłe WASD czyli zwyczajnie możemy się poruszać na boki shift plus spacja idziemy sobie do góry kamerą, spacja plus shift idziemy sobie do dołu kamerą, jeżeli raz klikniemy klawisz escape podczas używania wolnej kamery, zamrozi nam to czas gry jeżeli jeszcze raz klikniemy, no to nam przywróci czas gry, jeżeli dwa razy szybko klikniemy to spowoli nam ono ruchy kamery, jeżeli dwa razy szybko klikniemy, to nam przyspieszy te ruchy kamery, to właśnie dzięki tej wolnej kamerze, jeżeli oglądaliście moje filmy już od dłuższego czasu, jesteśmy w stanie robić jakieś tam powiedzmy to kinowe wstawki, że kamera zwyczajnie sobie przejeżdża dookoła jakiegoś obiektu. Niestety w wersji next genowej ta kamera nie jest już taka płynna jak była w podstawowej wersji Troszeczkę nią szarpie, więc nie jestem w stanie robić już takich super ujęć, ale tak, możecie właśnie wykorzystywać tą kamerę do takich rzeczy. No i ostatnią funkcją tych modyfikacji jest to, że jeżeli na przykład damy sobie tutaj pineskę, nie musimy być w sumie na ekranie mapy i klikniemy sobie klawisz 0 na klawiaturze numerycznej, przeteleportujemy się w miejsce naszej pineski. Jeżeli przeteleportowaliśmy się już do miejsca naszej pineski, oczywiście nie ma kolejnej, klikniemy numpad 0, mod poprosi nas o wskazanie danego miejsca, w którym chcemy się teleportować. Jeżeli oznaczymy sobie takie miejsce i klikniemy ponownie Numpad 0, bez wychodzenia z mapy, zwyczajnie zamknie on mapę i przeteleportuje nas do danego miejsca, w którym chcemy być. Jeżeli chcemy się wolną kamerą przeteleportować do miejsca, w którym jest właśnie ta wolna kamera, wystarczy umieścić kamerę w dowolnym miejscu, gdzie chcemy się właśnie przeteleportować i nacisnąć klawisz F3. Po naciśnięciu klawisza F3 Geralt się tutaj przeteleportuje, ale pamiętajcie, jeżeli jesteście śmiertelni i zrzucicie się z wyższej odległości, no to niestety Geralt może tego nie przeżyć. Jeszcze warto nadmienić w sumie, że klawiszem Shift można się poruszać szybciej tą kamerą, nie wiem, czy już o tym wspominałem, także jeżeli chcemy szybko gdzieś podlecieć, to właśnie przy użyciu klawisza Shift i wolnej kamery będziemy mogli dowolnie eksplorować ten świat. Warto jeszcze tutaj dodać, że jeżeli pojawicie się na przykład wolną kamerą, nie wiem, w Nowigradzie i zobaczycie, że nic się tutaj nie dzieje, a to dlatego, że wszystko dzieje się dookoła Geralta. Ale ta nie ma w Nowigradzie, no to nic się tutaj nie dzieje. Także, jeżeli go teraz pojawię, to tutaj klawiszemy w 3. Cała scena nam się załaduje, wyłącznie z oświetleniem, z ludźmi i tak dalej, i dopiero od tego momentu wszystko tutaj zacznie tętnić życiem. I to tyle. Dokładnie tak można się teleportować w Wiedźminie. Jest to chyba na, tą, na ten moment jedyny mod, który umożliwia yy, swobodną kamerę i teleportowanie się do różnych miejsc. Yy, takie, takie dosłownie dowolne. Wiadomo, istnieją też komendy do teleportacji do różnych miejsc, ale nie są one tak swobodne, nie możemy wybrać konkretnego miejsca. A w tym przypadku, jeżeli chcemy się pojawić na przykład na dachu w Nowigradzie, powiedzmy tym dachu, klikamy sobie klawisze F3. Teraz się na nim pojawia i możemy sobie dowolnie go eksplorować, chodzić. Jeżeli chcecie robić jakieś screenshoty, jest to idealne narzędzie właśnie do wykorzystania do screenshotów lub po prostu do eksploracji świata. Można też znaleźć jakieś ukryte smaczki w grze za pomocą takiej swobodnej kamery i ogólnie rzecz biorąc jest ona dość przydatna. To tyle w tym odcinku, dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.